Rozwiązanie wczorajszej zagadki nie sprawiło Wam wielu problemów. Większość z Was stwierdziło, że jest to mleczaj wełnianka, choć zdarzali się i tacy, którzy nazywali tego grzyba mleczajem rydzem. No, mleczaj wełnianka w porównaniu z mleczajem rydzem no, ma parę takich cech, które są diametralnie różne. Między innymi mleczko. Przede wszystkim mleczko w mleczaju wełniące jest yy, białe, a mleczaj ma takie pomarańczowe, czerwonawe, także to jest charakterystyczne. Kapelusz tak samo w mleczaju wełniance jest yy, taki wełnisty. Tutaj na kolejnych zdjęciach, jak o tutaj właśnie na tym widać dokładnie, jak dużo yy, ma takich... Yy, takich niteczek tutaj są młode owocniki im młodszy tym bardziej jest taki właśnie wygląd takiego wełnianego kapelusika. tutaj jest następne tu właśnie w młodym bardzo wyraźne te niteczki są to, są, to jest mleczaj ryc taki który polecam do jedzenia, w przeciwieństwie do mleczania, wełnianki, który jest grzybem trującym. Ja wiem, że w niektórych krajach uważa się go za jadalny po odpowiednim spożyciu, ale ja jako grzyboznawca zawsze Wam mówię: te grzyby, które są trujące, nie polecam zbierać i jeść. Naprawdę jest tak dużo grzybów jadalnych, które można spożywać, że nie zawracałbym sobie głowy mleczają, mleczajem wełnianką. Tutaj jak widzimy po przekrojeniu mleczko jest pomarańczowe, takie czerwonawe. Mleczaj wełniący zawsze jest białe. No i tutaj kolejne zdjęcia. No tutaj te wyglądają jak Mleczaje rydze, no ale jak widzicie, mają te włoski, co już dyskwalifikuje. No i oczywiście, jeżeli byśmy ucięli trzon, czy uszkodzili kapelusz, to mleczko byłoby białe w tym wypadku. To jest ostatnie zdjęcie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do dzisiejszej zagadki. thank you